Witajcie, ukochani, woli Bożej. Chciałam się podzielić takim moim zmartwychwstaniem, taką metanoją. Od 18 lat mieszkam w Austrii. Przyjeżdżając do Austrii, kościół był po niemiecku, ale czułam Jezusa w Eucharystii. Czułam, że przychodzi do mego serca. Ale mieszkamy na małej wsi, nie w każdą niedzielę były msze, nie chodziło się do spowiedzi. To jest właśnie dla mnie. Muszę sobie to jeszcze sama sobie wybaczyć. Wierzę, że Pan Bóg mi to już wybaczył, że przez 7 lat nie chodziłam do spowiedzi właśnie i przyjmowałam komunię. Moja córka nie była u spowiedzi, przy komunii, przy bierzmowaniu. Konfesjonały stoją, ale nie w każdym kościele są praktykowane spowiedzi. Także byłam blisko Boga, tak mi się wydawało, ale zarazem daleko. No i po jakimś czasie, w 2014, moja kuzynka poprosiła mnie, czy nie chciałabym się modlić różańcem za dzieci jako rodzice. No, ja sobie pomyślałam, 10 różańca codziennie. No dobrze, za dzieci będę się modliła, bo aktami szczelistymi modliłam się kilkakrotnie w ciągu dnia. No i modliłam się tą 10 różańca. W jeden dzień mi szło to ciężej, w inny dzień z miłością, z boleścią taką w sercu. Modliłam się za moje dzieci. Mam ich 3 dorosłych. Bartek 31 lat, Miłosz 26 i Hania 19. No i Matka Boża pracowała w moim sercu. Pracowała, zaczęłam słuchać konferencji księdza Pawlukiewicza, księdza Glasa. Zaczęły mi się oczy otwierać, serce na Boga. No i bardzo wchodziłam w tą miłość. Bóg wchodził w moje serce. I czułam go. No, na samą myśl właśnie czuję bardzo mocną radość w sercu, miłość. No i najstarszy syn miał przyjaciółkę, z którą się spotykał. Chcieli razem zamieszkać. Jeszcze tego nie rozumiałam. Jeszcze to do mnie nie docierało. Wszyscy mieszkają z przyjaciółkami, nie muszą być małżeństwem. Wszyscy tak robią. No jeszcze nie byłam tak dojrzałą taką chrześcijanką. Nie miałam sprzeciwu, chociaż jak sobie przypominam, słyszałam głos Boga, że to nie po chrześcijańsku, nie po Bożemu. Sama tak właśnie nie zrobiłabym. Mając 21 lat wyszłam za mąż, bo to było nie do pomyślenia, żebyśmy mogli się spotykać, żebyśmy mogli współżyć przed ślubem. Dlatego tak bardzo szybko wyszłam za mąż i pragnęliśmy z moim mężem razem zamieszkać, żebyśmy po chrześcijańsku mogli żyć. Wychodzimy właśnie oboje z takich bardzo chrześcijańskich rodzin. Męża, brat jest księdzem. No i zamieszkali razem. Za chwilę się zaręczyli. No i zaczęli mówić o ślubie. A moja przyszła synowa mówi, że ona nie chce kościelnego ślubu. No, chodziła z nami do kościoła, nie przyjmowała Jezusa.
Jakieś światełko mi w tunelu pikało, ale cały czas jeszcze nie byłam oczyszczona, nie chodziłam do spowiedzi i cały czas słyszałam, wszyscy tak robią. No i zaczęłam się modlić. Zaczęłam się modlić, jak to? Bez ślubu kościelnego? Jak to możliwe? No i przyjechała do mnie, ja byłam po operacji, przyjechała na kilka dni mi pomóc i rozmawiamy po polsku, po niemiecku, jest ona Austriaczką, ale włada dużoma językami, studia skończyła filologię rosyjską, także po słowacku bardzo łatwo jej przyszła nauka polskiego. I rozmawiałyśmy i po polsku, i po niemiecku, i rozmawiamy po niemiecku. I rozmawiamy o ślubie kościelnym. A ona mi powiedziała takie zdanie. A kim jest Bóg, żebym ja przed Nim klękała? Ja się wyprostowałam. Poczułam dreszcze w całym ciele. I spytałam się jej. Ja chyba nie zrozumiałam Cię, Marlenko. A ona widziała moją reakcję i powiedziała, tak, zrozumiałaś mnie dobrze. I od tego momentu zaczął się różaniec, nie dziesiątka, pompejankę odmawiałam. Za nią, za syna. W tym czasie zmarł mój brat nagle, mój ukochany braciszek, który też odszedł od Boga. Dla niego tylko było ważne jedzenie, przyjemności tego świata. I tak Pan Bóg zmieniał moje serce, rekolekcje. Poznałam Ewunię, zawierzenie się w Matce Bożej. Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi. Maryja zaprowadziła mnie do Jezusa. Wyjazd do Medjugorji. Wyjazd do Medjugorji był przed zawierzeniem. Po Medjugorji poznałem Ewunię. Umiera mój brat. Umiera mój tatuś. Bratowa obraża się na całą naszą rodzinę, nie chce nas znać. No i przychodzi maj, wola Boża z Tomkiem i z Ewunią. Ale nie chciałam żyć jeszcze woli Bożej. Czułam ją, ale nie chciałam. Chciałam układać swoje życie tak, jak ja chciałam. Bardzo wtedy cierpiałam. Bardzo. Przychodzą modlitwy uwolnienia i oddanie się całkowite woli Bożej. Całkowity spokój w sercu, miłość do mojej synowej, która w międzyczasie od czasu do czasu próbuje zburzyć to. Nie może pojąć, dlaczego my się tak modlimy. Napuszcza syna właśnie, żeby wypisać je z kościoła, bo po co płacić na kościół, na tych księży, którzy tak źle ludzi traktują, na tych pedofilów. A im ona więcej naciska, tym większa miłość w moim sercu i pokój. I oni to widzą. I Bóg pracuje. Mój syn wyrzuca z domu Buddy, z ich wspólnego mieszkania. Nie przyjmuje jeszcze Jezusa, ale widzi walkę moją, kocha mnie bardzo, nas, męża, przytula tak mocno do swojego serca jak nigdy. Ona robi duże oczy, że my ją tak kochamy,
A ja pytam się Jezusa: Jezu, dlaczego ja ją tak kocham? Dlaczego? I wiecie co? Jezus przychodzi do mnie i mówi: tak ją kochasz, jak ja was, grzeszników, taką miłość. Także moi kochani, mam taką miłość w sercu. Nie wiem, czy wszyscy mnie dobrze zrozumiecie, nie wiem, czy dobrze to powiedziałam. Ebunia mnie już od dawna prosi, bo ja od dawna jej się zbierzam. Ale mówię, nie wiem, czy mnie wszyscy zrozumią, co dzieje się w moim sercu, w moim umyśle. Także żyję wolą Bożą. Jezus pracuje. Codzienna modlitwa z zegarem, godziny męki, przeżywanie godziny męki codziennie Jezusa. Jak mam godziny krótkie, takie 10-minutowe, to odsłuchuję 2 razy. Wchodzę w tą mękę Jezusa, taką króciutką, ale nie mogę tak króciutko tylko modlić się. Także moi kochani, Bóg zapłać za wysłuchanie. No, 12 minut, długo. Będziecie mieli nieco słuchać. Ściskam was mocno. Cieszę się, że razem się możemy modlić. Cieszę się, że takie piękne osoby poznaję. I myślę, że nie będziemy się tylko słyszeć, że kiedyś, wierzę w to bardzo mocno, zobaczymy się, uściskamy się wszyscy. Pozdrawiam w szczególności Przemka i jego żonkę. Bardzo lubimy z córką słuchać tych czytań Alicji Lęczewskiej. W tej chwili właśnie chciałam powiedzieć Luizy Alicji Lęczewskiej. Tak, właśnie przez Alicję Lęczewską dostaję odpowiedzi od Jezusa. Jak pytam się Jezusa, to po prostu biorę książkę, świadectwo Alicji i otwieram, i Jezus mi daje odpowiedzi. Także chwała Panu za was wszystkich. Ściskam mocno. Pięknego weekendu słonecznego, choć zimnego, wam życzę i z Panem Bogiem. Alleluja! Jezus zmartwychwstał. Niech żyje Pan. Amen.